Wracamy do Studia Republiki po południu. Łukasz Jankowski, witam Państwa powtórnie. Byliśmy już w Sejmie, teraz zajrzymy do Senatu. On też się przecież na nowo wybrał i też tam może być ciekawie. Chociaż tam większość znacznie bardziej stabilna. Naszym gościem Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej, senator 10. i wybrany senator elekt na 11. kadencję Senatu. Dzień dobry, panie ministrze. Witam pana redaktora i witam wszystkich telewizorów. Tak, w istocie zdobyłem kolejną kadencję, kolejny mandat, z czego się bardzo cieszę, bo wynik imponujący, ponad 121 tysięcy głosów. To prawda, pan senator ma taką tradycję swoją, pewnie nie każdy z państwa wie, że zawsze jest senatorem opozycyjnym. Raz PiS miał, dwa razy miał większość w Senacie i dwa razy, raz za pierwszym razem pan minister był jeszcze nie tak dorosły, żeby być w Senacie, a za drugim razem był posłem, jak w Senacie była większość, a potem zaraz dwie kadencje w opozycji. No ale poprzednia opozycja to było takie wahające się, zawsze była nadzieja, że a nuż ktoś się przechyli na waszą stronę. No ale teraz porządna, stabilna większość paktu senackiego, to chyba wszystko w Izbie Wyższej porozkładane już jest, panie ministrze. Znaczy, panie redaktorze, my naprawdę mieliśmy bardzo mocne nazwiska, bardzo mocnych kandydatów w wyborach do Senatu i w wielu okręgach no, praktycznie kandydaci szli niemalże na żyletki. Bo tam różnica najmniejsza to była bodajże około 400 głosów czy 500 głosów to chyba między kandydatami. Pawlaka tak było, że ale niewielka różnica. Na przykład pani senator Czudowska przegrała dosłownie o kilkaset głosów z kandydatką Lewicy, więc no bez wątpienia ta polaryzacja raz, my utrzymaliśmy nasze okręgi wyborcze w centralnej Polsce i na wschodzie. Ale na Polski, zachodzie oddaliście. Oczywiście. Mimo, że teraz mogło no, być łatwiej. No właśnie, to jest ta rzecz, że na zachodzie mamy tylko praktycznie jednego senatora w okręgu żywieckim i to jest niestety smutne i to musi nam dać również wiele do myślenia, wiele do działań. A do tego jeszcze wrócimy. Albo teraz do myślenia, bo w tych wyborach senackich mogło być łatwiej. Bo w wielu, w prawie każdym w zasadzie z okręgów była albo Konfederacja, albo bezpartyjni samorządowcy, a wielu byli i jedni, i drudzy. Czyli nie było tylko Blok Senacki, Prawo i Sprawiedliwość, ale były jeszcze te dwa komitety. To mogło dawać szansę, żeby dostało się więcej przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Wyszło mniej. Czego zabrakło? Gdzie ta kampania nie zagrała, panie ministrze? Panie redaktorze, no ja tutaj się z panem nie zgodzę do końca, bo dlatego, że te głosy, które kandydaci opozycyjni zbierali, oni zbierali głosy z Lewicy, z PSL-u, z Polski 2050 i z Platformy Obywatelskiej. No jeżeli przyjmując kontrkandydatów w okręgach, w wielu okręgach z Konfederacji, no to wydaje się oczywistym, że oni raczej byli tożsami czy zbliżeni, jeżeli chodzi o poglądy z wyborcami Prawa i Sprawiedliwości, a nie z wyborcami Lewicy czy tej szeroko pojętej postkomuny. Więc no, panie redaktorze, to nie jest takie proste, jakby się wydawało. No dobrze, ale z drugiej strony, jak się patrzy na przepływy elektoratu, to elektorat dość swobodnie płynął między Konfederacją, a na przykład Trzecią Drogą, albo nawet Konfederacją, a Koalicją Obywatelską, więc to też tak bez wątpienia w Senacie to był taki plebiscyt. PiS i antypiS. I tak przebiegały te działania. I tutaj te wszystkie partie, one deły w jedną trąbkę opozycyjną przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Więc no, niestety straciliśmy kilka okręgów, gdzie wydawało się, że powinniśmy mieć szansę, żeby kontynuować działalność jako senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież takim okręgiem bez wątpienia jest Białystok, gdzie przegraliśmy. Wydawało się, że wreszcie po 4 latach odbijemy Lublin, bo przecież tam Prawo i Sprawiedliwość w województwie lubelskim naprawdę ma
bardzo wysokie poparcie też nie udało się. No więc no cóż, no tak jest, jak tak wygląda ta układanka senacka, jak ogłosiła Państwa Komisja Wyborcza. My absolutnie będziemy w Senacie bardzo mocną opozycją w stosunku do tych, którzy będą mieli większość, i będziemy o tym na pewno bardzo mocno informować opinię publiczną. Panie ministrze, lat temu cztery ten konkurs czy wybieranie marszałka Senatu trochę trwało. Pan Grodzki stał się trochę dziełem przypadku i takiego niezbyt zamierzonego i wypadkowego de facto kompromisu między Lewicą i Platformą przy trochę współudziale PSL-u, ale niedużym. Teraz wydaje się, tych mandatów jest 60 kilka, 65, 64. Będzie łatwiej czy będzie trudniej? Pan minister wie, kto będzie marszałkiem Senatu? Pan Grodzki odnowi swoją misję, czy może ktoś inny będzie marszałkiem? Poczekamy, przede wszystkim teraz czekamy na wyznaczenie pierwszego inauguracyjnego posiedzenia Sejmu i Senatu. Te posiedzenia odbędą się najprawdopodobniej w jednym dniu. Warto przypomnieć, że jeżeli chodzi o pierwsze posiedzenie Senatu nowej kadencji, to ono powinno się odbyć w obecności głowy państwa, w obecności pana prezydenta. Więc no, czekamy na wyznaczenie tego terminu. A kto będzie, panie redaktorze, to na pewno to wszystko okaże się w najbliższych dniach. Ale kto może być? Grzegorz, właśnie, dobrze, już padło. Grzegorz. Grzegorz Schetyna czy Kidawa Błońska, może ktoś inny? My mamy w tej kadencji Senatu bardzo ciekawy przekrój osobowy, bo no przecież w Prawie i Sprawiedliwości mamy marszałka Stanisława Karczewskiego, wicemarszałka Pęka. Platforma Obywatelska to oczywiście i Grzegorz Schetyna, jakby, no nie wiem, że, czy skazany na Senat to jest dobre słowo, ale bez wątpienia Małgorzata Kidawa-Błońska też jakby... Skutecznie się go Tusk pozbył z Sejmu. Mamy Małgorzatę Kidawa-Błońską. Mamy Tomasza Grodzkiego. Wydaje mi się, że on może być marszałkiem na kolejną kadencję, bo chyba jest dość dużym balastem dla Platformy Obywatelskiej. Mamy również Waldemara Pawlaka, który na pewno też będzie chciał w i Senacie, czy w parlamencie tej najnowszej kadencji no, zajmować jedno z eksponowanych stanowisk albo w rządzie, albo w parlamencie. Więc no, na pewno te najbliższe tygodnie będą bardzo interesujące. Na pewno będą też bardzo interesujące nie tylko w Senacie, ale także w Sejmie, także w układance rządowej. No, pan minister powiedział, że najprawdopodobniejszy termin zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu to jest 13-14 listopada. 13 jest poniedziałek, to tak się głupio spotykać. Pewnie będzie wtorek 14 listopada, ostatni możliwy termin. Wtedy ruszy Sejm i ruszy też już na poważnie. Trzeba będzie zbierać się do rządu. Kto będzie tworzył na początku rząd tej kadencji, panie ministrze? Panie redaktorze, jestem przekonany i liczę absolutnie na to, że misję tworzenia rządu otrzyma Mateusz Morawiecki, bo to Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne, wybory sejmowe i ma najliczniejszą reprezentację w Sejmie, 194 posłów. Ja dziwię się tym wypowiedziom ze strony Platformy Obywatelskiej, innych formacji, innych polityków, jakby odbierające prawo desygnowania przedstawiciela zwycięskiej formacji. To jest tak, jakby ktoś uczestniczył w maratonie w Nowym Jorku, zwyciężył, wygrał ten maraton, a nie otrzymał lauru zwycięstwa za to, że odniósł sukces w tym właśnie maratonie. Panie ministrze, tu jest problem, bo wyście chyba biegli w maratonie, a opozycja uznała, że to jest wyścig kolarski, jechała drużynowo i was objechała. Tak, ale wie pan, ale problem jest taki, że gdyby opozycja chciała wygrać te wybory, to by powinna wystawić jedną listę. No, ta jedna a oni, panie ministrze, stara, dobra szkoła wojskowości, Napoleon, korpusy idą oddzielnie, a biją się wspólnie. No i tutaj widać, że was Napoleonem ograli.
ale póki co ordynacja wyborcza jest bezwzględna. Są określone partie, są określone komitety koalicyjne, określone komitety wyborców. I tutaj jednoznacznie Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość ma najliczniejszą reprezentację w Sejmie. Przypomnę, 194 posłów będzie reprezentować naszą partię w Izbie Poselskiej. Wygraliśmy te wybory. I dobrym kandydatem na premiera jest Mateusz. Uważam, że prezydent powinien powierzyć misję tworzenia rządu premierowi Morawieckiemu. A na przykład Władysław Kosiniak-Kamysz, to dobry byłby kandydat na premiera czy zły? Panie redaktorze, oczywiście pewnie pan nawiązuje do tego, że Prawo i Sprawiedliwość chce tworzyć szerszą koalicję, aby sprawować rządy. Oczywiście my się nie obrażamy na nikogo. My będziemy taką koalicję próbować tworzyć. Będzie na to czas od momentu, kiedy zostanie wyłonione prezydium Sejmu, do czasu, kiedy premier, kandydat na premiera wyłoni exposé. Ale mamy też jeszcze blisko miesiąc czasu do tego, aby prowadzić te rozmowy z różnymi osobami, formacjami. Warto zwrócić uwagę, że no właśnie to w tym dniu, kiedy odbędzie się pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu, będziemy najprawdopodobniej znali już tę większość, która się ukształtuje w Sejmie i która będzie desygnowała swojego przedstawiciela na marszałka Sejmu, więc poczekajmy jeszcze kilka tygodni. Tak jak pan słusznie zauważył, ten optymalny moment inauguracyjny posiedzenia Sejmu to jest 14 dzień listopada. Chociażby dlatego, że 12 listopada, warto też zwrócić uwagę, 12 listopada kończy się kadencja obecnego parlamentu. 12 listopada 2019 roku było inauguracyjne posiedzenie mijającej kadencji Sejmu i Senatu. Więc kadencja mija 12 listopada, zostaje 13-14. Należy się spodziewać, że będzie to pewnie ta druga data. To już na koniec, nie boi się pan minister, czy nie obawia się, lepsze słowo, nie obawia się pan minister finansowania sił zbrojnych i procesu modernizacji polskiej armii? No bo już widać, że opozycja będzie chciała jakoś budżet, no na pewno nie tak ambitnie starać się z budżet zapełniać i szuka oszczędności. Po pierwsze odwołując własne obietnice po części, a po drugie wskazując, że a to CPK, a to coś innego, a to zakupy na zbrojenia, to jest tam, gdzie można by trochę przyciąć finansowanie, jak to jest odbierane w MON-ie i wśród żołnierzy. Panie redaktorze, szanowni państwo, my mamy bardzo skomplikowaną sytuację za naszymi granicami, tak, szczególnie za naszymi wschodnimi granicami, tak z Ukrainą, gdzie przecież na Ukrainie toczy się regularna wojna, ale i z Białorusią, z terenu której jesteśmy co i rusz atakowanymi przez nielegalnych imigrantów. A pamiętajmy o tym, że mamy również granicę z obwodem królewieckim, z Federacją Rosyjską. I nie wyobrażam sobie, żeby kwestie dotyczące obronności budziły jakiekolwiek kontrowersje, niezależnie od tego, kto będzie przez najbliższe 4 lata rządził w naszej pięknej ojczyźnie. Proszę pamiętać o tym, że my na kanwie ustawy o obronie ojczyzny zwiększyliśmy finansowanie sił zbrojnych do 3% produktu krajowego brutto. Przyszłoroczny budżet obronny to jest 118 miliardów złotych. To jest naprawdę rekordowa kwota, która będzie do dyspozycji w części 29. A oprócz tego również oczywiście fundusz wsparcia, który szacujemy, będzie miał wartość około 40 miliardów złotych. Panie redaktorze, my dokonaliśmy szeregu bardzo znaczących donacji na rzecz walczącej Ukrainy. My z polskiego wojska na rzecz Ukrainy przekazaliśmy znaczne ilości sprzętu, tak zwanego sprzętu postsowieckiego, który Ukraińcy skutecznie wykorzystują na froncie. My w to miejsce wprowadzamy nowy sprzęt. Ten najnowocześniejszy, topowy, który jest na wyposażeniu największych armii świata. I tak też będziemy to realizować. Ten sprzęt sukcesywnie wchodzi na wyposażenie polskiego wojska, bo Patrioty są już, Hajmarsy są już, armatochałubice K9 są, czołgi K2 są.
czołgi Abrams są. One oczywiście sukcesywnie są przywożone, przypływają, są składane, ale to są rzeczy, które już się dzieją i nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek chciał to zatrzymać. I o tym mówił Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej, senator Prawa i Sprawiedliwości. 10. kadencji ta się kończy, 11. kadencji ta się rozpocznie już niedługo. Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, dobrego popołudnia, do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia, do usłyszenia. A my za chwilę się usłyszymy w wolnych głosach, ale zanim to nastąpi, to jeszcze będzie serwis informacyjny z najnowszymi wiadomościami z kraju i ze świata, na który bardzo państwa serdecznie zapraszam w imieniu całej ekipy z Michałem Trześniewskim na czele. Do zobaczenia, za chwilę się widzimy z powrotem. We'll be right back.